Właśnie siedzę w samochodzie, dopiero przyszłam z siłowni i jestem w Polsce. Ja chciałam zrobić taki filmik i wam opowiadać? Boże, jestem w Polsce i nie umiem rozmawiać po polsku. Ja bym chciała wam powiedzieć, jakie mam plany i takie rzeczy, dlaczego przyjechałam. Wszyscy mnie się pytają, jak ja znalazłam lot właśnie na ostatnim locie do Kanady z Nassau, bo ja byłam przed tym na Bahamas, więc dostałam się na ostatnim lotem przed huraganem. Bardzo, bardzo jestem, jak to się po polsku mówi, bardzo jestem szczęśliwa, że huragan tylko był Category 1, więc nie był aż taki silny. Było trochę flooding na wyspie, ale nie aż tak dużo jak w tamtym roku. I mam nadzieję, że nie przyjdzie już żaden inny huragan. Proszę nie. Ale no tak, więc znalazłam lot i tak po prostu sobie pomyśliłam, żebym przyjechać do Polski, bo ja co wakacje przyjeżdżam, nawet czasami 2-3 razy w roku. Ale się nie udało w tym roku przyjechać w wakacje, tak na moje urodziny, jak chciałam. Ale teraz się udało przyjechać, więc tak trochę zrobiłam, że tutaj jestem. Dużo osób mnie się pyta, dlaczego ja przyjechałam z Bahamas. Numer jeden, pogoda, bo szedł huragan. Numer dwa, praca. Teraz trochę więcej modelingu będę robiła. Numer 3, tęskniłam za Polsce. I numer 4, Wyspy Bahamskie się po prostu zamykają do wszystkich innych. Więc jak nie jesteś Bahamczykiem, to nie możesz przyjechać. Turyści mogą przyjechać, ale tylko z Kanady. I musisz mieć negatywny test COVID. Więc jak ja jechałam do Bahamas, to musiałam zrobić ten COVID test. Wiesz, ten, gdzie siedzisz i ci do nosa wkładają ten sprzęt. Jak to się robi, to w aucie siedzisz normalnie i taka nurse, pani, pan podchodzą do auta i głowę tak dajesz i wiesz. Po tym teście ja tak dobrze mogłam oddychać przez ten prawy nos. Prawy. Gdzie ona mi to dała do środka, to później nic. Tak oddychałam. Like a superhuman się mówi po angielsku. Ten test COVID właśnie nie był aż taki straszny. Ja właśnie chyba to już mówiłam wam, ale. Moja tolerancja do, wiesz, bolenia, do pain jest taka niska, że wszystko mnie boli. I ja chyba mam bardzo, bardzo mały nostril, jest po angielsku, takie wejście do nosa, bo ona musiała to przekręcić, żeby mi tam włożyć. Ale no, bolało przez może sekundę, jak coś, to było więcej uncomfortable, się mówi po angielsku, że takie dziwne uczucie. Ale dla wszystkich to jest, wiesz, to jest inne uczucie, więc myślałam, żebym wam powiedziała tak o tym. No ale tak naprawdę nie wiem, dlaczego ja ten filmik kręcę, ale myślałam, żebym coś tam postawiła dla was, że jestem tutaj, co ja będę robić, jakie mam plany. Na pewno chcę pojechać do Sopotu. Bardzo bym chciała, albo do Gdańska. Gdańsk, Gdynia, Sopot. I też zobaczymy. Ja na pewno będę we Wrocławiu, w Dzierżoniowie jakiś tam czas, bo moja babcia teraz jest na Bahamas, ale cała rodzina jest w Dzierżoniowie. Moje kuzyni, tam wszyscy są. Pozdrawiam. Bym naprawdę chciała zobaczyć więcej Polski. Wiem, że teraz nie jest czas na tak jeżdżenie, ale ja myślę, że w Polsce by było ok. Więc bym bardzo chciała pojechać na Międzyzdroje, chyba tak się mówi. I tam nad góry gdzieś zobaczymy. Ja na pewno będę dodawać na Instagram, więc jak nie obserwujecie mnie na Instagramie,
to mój Instagram jest Julia Melor T, tak samo jak mój YouTube i mój Twitter, więc tam zawsze dodaję rzeczy, gdzie jestem, co ja robię, więc tak, wszyscy się na mnie patrzą, jak ja rozmawiam do siebie. Ja jem bar proteinowy, bo jestem po siłowni i nie miałam czasu iść na obiad, więc ja będę w Polsce tak do początku września, więc wiesz, będę uploadować zdjęcia tam na Instagrama, tak wszystko, co ja robię. Jak znacie jakieś fotograferki, photographers, co by chcieli shoot, to dajcie w komentarzach, bo też bym takie rzeczy trochę chciała porobić tutaj. Na pewno jestem osobą, która bardzo lubi być zajęta. Ja nie lubię mieć tak nic do robienia. I teraz są wakacje, ale też bym chciała trochę popracować i takie rzeczy. Na pewno na YouTube coś wystawić. Jak macie jakieś pomysły dla mnie na jakieś filmiki, no to dajcie znać. Może zrobię dla was jakiś vlog w Warszawie albo coś. No zobaczymy, albo jakiś trip do Sopotu. No ale tak, dzięki za oglądanie tego filmu. Jestem w Polsce, bardzo jestem szczęśliwa, że tutaj jestem. Wszystko już jadłam, mleczną kanapkę, Monte, kabanosy, już wszystko to miałam, serek wiejski. To chyba są moje ulubione rzeczy z Polski. I zawsze jak przyjeżdżam, to pierwszy stop to jest Biedronka albo jakiś sklep spożywczy, więc no, no i dobra, jestem i do zobaczenia YouTube na następny mój filmik.